refleksję, że przecież moglibyśmy na bazie istniejącego już w Białej Podlaskiej potencjału rozwinąć choćby dotychczasową działalność fundacji i stworzyć miejsce, które swoją atrakcyjnością, jakością kształcenia interaktywnego w najciekawszych dostępnych formach może nie odbiegać od oferty, przepraszam za to bardzo ambitne porównanie, na przykład Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Gdy zastosujemy właściwą skalę porównawczą, myślę, że ten poziom, który stworzyliśmy, a który będziemy rozwijać w Białej Podlaskiej, na pewno okaże się bardzo interesujący dla nie tylko białej młodzieży. Drugi z wątków dyktujących nam takie potrzeby rozwoju to pragnienie, ambicja, by Biała Podlaska stawała się miastem coraz bardziej atrakcyjnym dla odwiedzających. Sporo się w ostatnich latach, głównie dzięki skutecznej absorpcji środków unijnych, w Białej Podlaskiej w tym zakresie wydarza. Zyskaliśmy fantastyczne przestrzenie z rewaloryzowanego, tak stanowi unijna nomenklatura, zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Gdy przyjmiemy, że tą atrakcję o charakterze historycznym, ale także edukacyjnym, bo bardzo ciekawe zajęcia odbywają się zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej w Muzeum Południowego Podlasia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej z jej wspaniałym multicentrum czy Biblioteką Barną. Gdy taką ofertę poszerzymy o bielskie ścieżki edukacyjne, może się okazać, że Biała Podlaska stanie się atrakcyjnym punktem na mapie zainteresowań młodzieży szkolnej z bardzo szerokiego regionu. Że Biała Podlaska będzie miejscem, w którym bardzo treściwie i w interesujący sposób można wypełnić czas całodniowej wycieczki. I ufamy, że właśnie takie cele wspólnie uda nam się osiągnąć. To wykorzystanie potencjału jest możliwe po pierwsze dzięki fantastycznej pracy załogi Wodka, naszej miejskiej spółki, za którą bardzo dziękuję. Te podziękowania kierując na ręce pani prezes i pani dyrektor, ale także dzięki twórczemu wykorzystaniu potencjału naszej miejskiej edukacji. Za chwilę będziemy podziwiać te przestrzenie, usłyszymy więcej o szczegółach zajęć, jakie będą się tu odbywały. Zajęć, jeszcze raz to podkreślę, interaktywnych, polegających na żywym doświadczeniu, obcowaniu przez młodzież z arkanami, przede wszystkim bogactwa naszej przyrody, świata natury. Trzy ścieżki edukacyjne przygotowane w ramach projektu dotyczą wody, gleby i powietrza. Kończąc, zwrócić uwagę na ten finalny efekt. By Biała Podlaska stawała się miastem coraz bardziej przyjaznym, coraz bardziej atrakcyjnym, nie tylko dla jej mieszkańców, ale także dla wszystkich, których chcielibyśmy zachęcić do jej odwiedzania. Przede wszystkim bardzo szczególny jest moment naszego uroczystego otwarcia tej inicjatywy. To Dzień Ziemi, to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dzień, który na całym świecie jest obchodzony jako czas uwrażliwiania nas wszystkich na potrzeby natury, na zagrożenia dla naszego środowiska naturalnego i na naszą potrzebę określonych postaw wobec niego. W końcu mówimy o naszym własnym domu, który albo będziemy sobie, ale przede wszystkim kolejnym pokoleniom urządzać odpowiedzialnie, albo wszyscy, a w szczególności przyszłe pokolenia, zapłacimy straszną cenę za własną nieodpowiedzialność, za nieroztropność, za własną zachłanność. Taki charakter ma przygotowany cały metodyczny, edukacyjny proces w tym przedsięwzięciu. Chcemy rozbudzać w młodzieży nie tylko pasję poznawczą, ale przede wszystkim kształtować ich odpowiedzialną świadomość. Świadomość ekologiczną, świadomość potrzeb środowiska, świadomość roli, jaką człowiek może w nim odgrywać, jeżeli tylko będzie chciał i starał się odgrywać tę rolę
z pożytkiem nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla kolejnych pokoleń. Trochę niespodzianka i nie niespodzianka, bo wiedzieliśmy od dawna, że dzisiaj otworzymy nasze bialskie ścieżki edukacyjne, naszą pracownię, więc taka niespodzianka dla mieszkańców, dla nas nie. Natomiast dla nas ogromną niespodzianką jest przyznany nam grant, czek od firmy Grundfos w wysokości 40 tysięcy euro, który będzie można spożytkować i przeznaczyć na dofinansowanie naszej edukacji tutaj w bialskich ścieżkach edukacyjnych. No tak naprawdę wszystko zaczyna się od dzieci i od ich edukacji. To potem jak one prowadzą sobie swoje życie i swoje całe środowisko wokół siebie, to trzeba im tłumaczyć od samego początku, od właśnie najmniejszego. Po to między innymi stworzyliśmy pracownię edukacyjną dla tych najmłodszych ze szkół podstawowych, żeby mogły poznawać, skąd się bierze woda, co się z nią dzieje, co się dzieje ze ściekami i tak dalej. To jest nowy projekt realizowany przez Bialsko-Podlaską Fundację Ekologiczną tutaj na terenie bialskich wodociągów i przy wsparciu bialskich wodociągów, wspólnie także ze szkołami z terenu Białej Podlaskiej. Jest to nowy pomysł, nowy projekt, który ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom edukacji, oświaty, tej współczesnej, gdzie ma ona nie zamykać się w czterech ścianach klasy szkolnej czy szkoły, ale wychodzić na zewnątrz. Jest tutaj świetna baza, bo mamy tutaj rzeczy związane z wodą, ekologią, glebą, powietrzem i na tej bazie jest stworzony ten projekt Bialskich Ścieżek Edukacyjnych, gdzie poprzez eksperyment, doświadczenie, dotknięcie wody, dotknięcie gleby, powietrza w sposób ciekawy, eksperymentalny uczniowie mogli będą poszerzać swoją wiedzę. Oczywiście zgodnie z podstawą programową, bo takie jest też założenie, żeby w ten sposób uatrakcyjnić realizację podstawy programowej realizowanej na terenie szkoły, ale także ją rozszerzyć. To jest niesamowita inicjatywa, bo jesteśmy liderem w branży wodowej, dostarczamy różnego rodzaju technologiczne rozwiązania i wykorzystanie albo zastosowanie tych rozwiązań wiąże się też z wiedzą i edukacja nowych pokoleń, edukacja inżynierów i nas, ludzkości, co to jest woda, co to jest czysta woda, jak to się pompuje, jak to się pojawia, to jest niesamowity temat. I tu akurat jesteśmy mega dumni tej możliwości dołączyć się do inicjatywy i wzmocnić tą ścieżkę edukacyjną za pomocą naszej fundacji i współpracy między dwoma fundacjami. Widziałem twarze dzieciaków i jest plan uśmiechnięte dzieciaki i ta chęć dotknąć, zdobywanie wiedzy, to jest widoczne. To są widoczne rzeczy i z tego my się cieszymy. Według mnie jest to bardzo fajny pomysł. Eksperymenty były bardzo fajne, a szczególnie te bańki, naprawdę. Jestem pod wrażeniem i mam nadzieję, że kiedyś też będę mógł czegoś takiego doświadczyć. Bo wszystko jest związane z wodą, prawda? Tak. Czy woda jest ważna w ogóle w środowisku? Dla tak. Człowieka? Dlaczego? Bo dzięki niej w ogóle żyjemy. Ja myślę, że te eksperymenty były bardzo fajne i ekscytujące. Woda jest bardzo fajna i bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że więcej ludzi to zobaczy. Czy na co dzień woda jest ludziom potrzebna? Jest bardzo potrzebna. Ty korzystałaś również z tych gogli, jak mi się wydaje. Tak. Korzystałam. Co w tych goglach widziałaś? Na początku widziałam kino, potem weszłam na rollercoastera. A coś z wodą związane było tam? Nie widziałam, bo dosłownie byłam na tym parę minut, bo się trochę przestraszyłam. Tego rollercoastera? Tak. Jeden przykład dobrego wykorzystania wody. Co można z wody zrobić? Jak można ją oszczędzić? Bądź jak można ją wykorzystać? Jeden przykład. Zamiast myć się w wannie, można na przykład umyć się pod prysznicem. Mniej wody się wykorzystuje. Dobrze, co jeszcze? Na przykład można przygotowywać taką zwykłą wodę z kranu, a nie kupować w butelkach. Też dobry pomysł. Co jeszcze możemy zrobić? Gdy na przykład myjemy zęby, to można zakręcić kran. A nabrać wody w kubeczek? Albo nabrać wody w kubeczek. Można zrezygnować ze standardowego mycia naczyń w zlewie, można kupić zmywarkę. Co prawda jest to bardzo kosztowne, ale dla środowiska bardzo przydatne.